Cześć, tu Łukasz Sumek Stańczak. Witajcie w Centrum Zamieszania. To nasz premierowy news na kanale YouTube. Pokażemy Wam fantastykę w szerokim wydaniu. Opowiemy Wam o grach komputerowych, grach planszowych, RPGach, książce, filmie, jak również o cosplayu i LARPach. Na koniec dorzucimy kilka informacji o konwentach i wydarzeniach, które będą się odbywały w naszym pięknym kraju nad Wisłą. Zapraszamy! 2015 już za nami i możemy zrobić krótkie podsumowanie tego, co działo się w grach planszowych. Pierwsze Mistrzostwa Polski w Splendor. Mistrzem został pan Piotr Cholewa, student z Torunia. Serdecznie gratulujemy. Na Wspieram To pojawił się projekt Game Troll TV 2015. Z planowanych 4 zebrano 7000 zł. Na pewno Piotrkowi Jasikowi przyda się to na zakupienie lepszego sprzętu i dalej kręcenie wspaniałych materiałów o planszówkach. Piotrek, powodzenia! To nie koniec, co Wspieram To. Z powodzeniem ukończono zbiórkę pieniędzy na wydanie planszowej Ahai oraz Roll for the Galaxy. Tego ostatniego tytułu jestem ciekaw najbardziej, ponieważ jestem fanem Race to the Galaxy, czyli karcianej wersji tej gry. W styczniu wydawnictwo Portal wyda drugą edycję popularnej planszówki Stronghold, czyli pojedynku dla dwóch osób. Obrońcy i najeźdźcy twierdzy Skania już gotują się do walki. Natomiast Rebel wypuści trzecią edycję Cywilizacja poprzez wieki, planszówkowa wersja naszej komputerowej gry Cywilizacja Sida Meiersa. Dobiegł końca sezon 2015 w ogólnopolskiej lidze Warhammera 40 000. Na szczycie tabeli zacięta walka, którą w tym roku wygrywa Jakub Skarg-Wichrowski z Warszawy. Gratulujemy! Kolejny dyktator sam nie upadnie. Rico Rodriguez znów musi wkroczyć do akcji. Avalanche Studio serwuje nam poradnik terrorysty już w trzeciej odsłonie. Podstawowym wyposażeniem jest spadochron i zamontowana na przedramieniu wciągarka. Do dyspozycji mamy pistolety, karabiny szturmowe, broń przeciwpancerną, granaty oraz szereg broni specjalnych. Możemy zawłaszczyć pojazdy cywilne i wojskowe, latać śmigłowcami, pływać łodziami patrolowymi i oczywiście niszczyć wrogi reżim. Zbiorniki paliwa, stacje nadawcze, nawet billboardy z tyranem. Wystrzałom i eksplozją nie będzie końca. Na przełomie lutego i marca trafi do sprzedaży produkcja Ubisoftu, czyli Far Cry Primal. Gra budzi pewne kontrowersje, ponieważ będzie dla graczy od 17 roku życia. Jak się dowiedzieliśmy, nie chodzi tutaj o brutalność, lecz o sceny erotyczne. No cóż, w końcu to ludzie pierwotni. Ostatnia zapowiedź w sekcji gier komputerowych to Tom Clancy The Division. Ubisoft planuje wydanie go na 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Będzie jak znalazł na prezent dla żony. W tej części musimy się zmierzyć z pewnym wirusem. Sieciowy multiplayer będzie dostępny na PC-ta, PlayStation 4 oraz Xbox One. Postrzelamy sobie! Copernicus Corporation wydało polską wersję Dark Heresy 2. Polowałem na ten podręcznik na płoskim Elgakonie. Niestety, było jeszcze za wcześnie. Trafił w moje ręce na warszawskich targach fantastyki. Piękny, ponad 400-stronnicowy, bogato ilustrowany podręcznik w twardej oprawie. Druga odsłona popularnego RPGa, utrzymana w klimacie Warhammera 40 000, stawia nas, akolitów, w służbie Imperatora na pierwszej linii frontu. Nasza porażka może skutkować upadkiem całych planet, układów planetarnych, a nawet całego Imperium w ręce nieskończonej nocy. Ciężkie czasy wymagają radykalnych posunięć, wszystko, aby chronić ludzkość w tych nieludzkich czasach. Losy sektora Eskelon leżą w naszych rękach, właściwie w jednej ręce, którą rzucacie kostkami, w drugiej trzymacie Boltera. Z czasem zamienicie go na miotacz ogniu, karabin plazmowy, a jeśli się mistrz gry wykaże, być może nawet na broń grawitonową, której nieufnie strzegą Adeptus Mechanicus. Więcej informacji możecie znaleźć na Facebooku oraz kanale YouTube Baniak Baniaka, czyli kanale Michała Bańki, redaktora naczelnego polskiej edycji Dark Heresy 2. Jeśli emocje kolejnej sagi Gwiezdnych Wojen już za Wami, zapraszamy na specjalny, przedpremierowy odcinek kultowego serialu o najbardziej rozpoznawalnym detektywie, czyli Sherlock i Upiorna Panna Młoda. Pokazy odbędą się w wybranych miastach już 7 stycznia. Zapraszam na 11 wrocławski Dzień Grania w RPGa. Grałeś nigdy w RPGa? Nie martw się. Przyjdź o 10 na Politechnikę, budynek C13. Tam pokażą Ci, jak w to grać i zapewnią Ci na pewno kilka godzin fajnej rozrywki.
Zapraszam również do Łodzi na pokaz i testowanie prototypu gry Top Kitchen. Impreza odbędzie się w Gralni na Więckowskiego 6. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie wyrastają politycy, menadżerowie, przestępcy? Co wpływa na ich poglądy i co kształtuje ich charaktery? Zapraszamy Was na LARPową Szkołę Życie, do Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy na Leszczyńskiego 42. Pamiętajcie, że w czwartek, 7 stycznia jest Dzień Dziwaka. Już dziś wszystkim dziwakom składam najserdeczniejsze życzenia. Linki do omawianych przeze mnie materiałów możecie znaleźć w opisie tego odcinka. To wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień. Pozostańcie z nami w Centrum Zamieszania.